18 września, w 14 niedzielę po Trójcy Świętej. Witam Was, drodzy, serdecznie i pozdrawiam z Katowic. Dzisiaj, podczas naszych nabożeństw, będziemy słuchać słów Ewangelii z 17 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. A Jezus, idąc do Jeruzalem, przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych, którzy zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Kiedy ich zobaczył, powiedział do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do jego nóg i dziękował mu. Był to Samarytanin. A Jezus powiedział: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy poza tym cudzoziemcem nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu? Jemu zaś oznajmił: wstań, idź, twoja wiara cię ocaliła. Od małego uczeni jesteśmy trzech podstawowych grzecznościowych zwrotów: proszę, dziękuję, przepraszam. I tak jak proszę przychodzi nam bez problemu, łatwo, od razu, tak z tymi dwoma pozostałymi nie jest już to takie oczywiste. Ciężko jest nam przepraszać, ciężko jest nam przyjąć na siebie winę, lepiej i łatwiej nam jest szukać winnych dookoła. Ale także ciężko czasem jest nam dziękować z różnych powodów. Czasem jesteśmy tak podekscytowani tym, co otrzymujemy, albo sytuacją, że po prostu w tym wręcz podnieceniu, w tej ekscytacji zapominamy podziękować, bo skupiamy się już na tym, co jest przed nami. Czasem jest też tak, że uważamy, że coś nam się należy. Uważamy, że nie jest to warte podziękowania, że jest to coś oczywistego. I w tej dzisiejszej historii również widzimy podobny mechanizm. Nie wiemy tak naprawdę, co kierowało tymi 9 pozostałymi. Czy stwierdzili, że oddadzą Bogu chwałę poprzez ofiarę w świątyni, że w ten sposób podziękują? Czy może podziękują kapłanom za to, co Bóg zrobił? Ale przecież mieli komu podziękować. To Jezus ich uzdrowił, to Jezus ich wysłał, ale z drugiej strony czyż nie należało się i podziękowanie? Podziękowanie, którego dokonał ten Samarytanin. I te słowa dzisiejszej Ewangelii są w łączności z hasłem tygodnia z Psalmu 103, myślę, znanymi nam słowami: błogosław, duszo moja, Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Także i my każdego dnia mamy za co Bogu dziękować. Także i my doświadczamy wielu Bożych dobrodziejstw. Co by się stało, gdybyśmy, budząc się rano, nie mieli tego wszystkiego, za co nie podziękowaliśmy wieczorem dnia poprzedniego? Nie wiem, czy znacie to zdanie, czy już gdzieś je słyszeliście. Daje ono do myślenia. Wiele rzeczy traktujemy jako coś oczywistego, coś, co nam się należy, coś, co przynależy do naszej codzienności. Ale tak nie jest. Zdrowie, tak jak w przypadku tych uzdrowionych, dach nad głową, miejsce pracy, środki do życia, rodzina, to wszystko mamy od Pana Boga, za to wszystko możemy i powinniśmy Bogu dziękować, idąc za przykładem tego Samarytanina, bo widzimy, że Jezus znowu stawia nam za przykład Samarytanina, a także swoim słuchaczom stawiał za przykład kogoś, kim oni z zasady pogardzali, kogo mieli za kogoś gorszego. I tak jak w przypadku historii o miłosiernym Samarytaninie, który pomógł swojemu wrogowi, czyli Żydowi, tak i tu widzimy, że tylko Samarytanin okazał wdzięczność. Tylko Samarytanin pamiętał o tym, żeby użyć tego ważnego słowa dziękuję. Zatem i my nie tylko w naszym życiu, w naszych kontaktach międzyludzkich nie skupiajmy się tylko na prośbie, ale także i na dziękowaniu i kiedy trzeba na przepraszaniu,
ale przede wszystkim każdego dnia dziękujmy naszemu niebieskiemu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, za to wszystko, co z Jego łaski otrzymujemy. Abyśmy zawsze pamiętali, nigdy nie zapominali o wszystkich dobrodziejstwach Bożych, które otrzymujemy. Amen. Módlmy się. Kochany nasz Panie i Boże, dziękujemy. Dziękujemy Ci za życie, za nowy dzień, za to wszystko, co nam dajesz, to wszystko, czym nas obdarzasz. To wszystko, co z Twojej łaski mamy i otrzymujemy. A przede wszystkim dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za zbawienie, za przebaczenie grzechów, za Twoją niesamowitą miłość do każdej i do każdego z nas. I pomagaj nam, żebyśmy zawsze swoim życiem nieśli tę miłość dalej. Amen. Dobrego, radosnego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.